Witajcie. Jest 5 listopada. Jajeczka już się ponakluwały. Większość jest naklutych. Wylęgły się już 4 pisklaki. Z jajeczek najwięcej mi odpadło od maransów, czyli tych ciemnobrązowych. Tu te, które się wylęgną, to sobie wkładam do takiego kartonika przygotowanego, żeby nie chodziły kurczaczki po jajeczkach i żeby nie przewracały ich. Specjalnie sobie pozaznaczałam tak, żeby było widać, które jajka się ruszają. Jak jest kreseczka przekręcona, to znaczy, że jajeczko było ruszane i się kurczaczek obraca w środku. Słyszałam osobiście już taką opinię, że te oliwkowe jajka są niby sztuczne. Nieprawda. Zobaczcie, są żywe. Są od normalnych kurek. O, taki zarzut też otrzymałam. Zobaczymy, ile się wylęgnie wszystkich. Jak już się wylęgną, to też Wam pokażę. Przepraszam, ruszyłam telefonem. O, słychać już gdzieś w jakimś jajeczku. O, chyba w tym. Nie wiem dlaczego, ale najwięcej kurczaków lęgnie mi się zawsze w nocy. Kiedy nie dają spać, trzeba je wstawać, wynosić pod żaróweczkę. Tamte dwa, które się wylęgły, jeden jest fajny, fajnej takiej maści, jest taki rudy. To są maluszki. Jeszcze schną. Także muszę kończyć, żeby ich za bardzo nie wychładzać. No, sporo jajek też odpadło, tak jak mówiłam. Trochę tymi maransami jestem zawiedziona, bo zawsze najwięcej odpada mi tych czekoladowych. Są ciężkie po prostu do rozmnożenia, albo słabo zapłodnione. No dobra. To pokażę Wam już potem, jak się wszystkie wylęgną. Mam nadzieję, że się wszystkie wylęgną. I już zobaczymy się w większym gronie. Cześć, maluchu! Dobra, trzymajcie się. Na razie.